Nazywam się Wojciech Mania i jestem prostym geografem, który, tak się składa, od 10 lat pracuje w poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej i zajmuje się między innymi współpracą właśnie z szeroko rozumianymi mediami, to znaczy tradycyjnymi i nowymi. Nie mam aż tak ugruntowanego zaplecza wynikającego chociażby z mojego wykształcenia kierunkowego, dlatego będę mówił Państwu, jak tą współpracę robię, a nie tak, jak powinna być robiona. To jest, uważam, ważne, szczególnie w pracy na styku branży turystycznej, administracji publicznej, gdzie często te różne metody, no, trzeba mierzyć siły na zamiary. No właśnie, tak. Refrenem tej konferencji jest doświadczenie, które jest pojęciem dość wieloznacznym i istotnym też dla mojego wystąpienia, ponieważ właśnie moim zadaniem jest budowanie rodzaju doświadczenia w kontakcie z mediami. Trudno zdefiniować to doświadczenie. Sięgając do słowników, często dowiadujemy się, że chodzi o doświadczenie trudne, czasem traumatyczne, czasem po prostu zdobywanie pewnych obserwacji zmysłowych. No i mamy tutaj problem z tą definicją. Natomiast z mocnym strzałem wchodzą akademicy i oni nam to wyjaśnią, że doświadczenie w turystyce to jest twardy rdzeń. I faktycznie tak chyba jest. Sami podróżując szukamy doświadczeń. No dobrze, ale co to właściwie znaczy i kim są współcześni turyści? Czy to są tego typu osoby? Trochę prowokacyjnie powiem, cały czas ciągle tak, wbrew temu, co można zobaczyć czy przeczytać w wielu podręcznikach, jednak cały czas ten model tradycyjny, dość taki bierny, też się spotyka. Ale, jednak nie do końca. Król nie żyje, obwieściła jakiś czas temu Kopenhaga, ogłaszając swoją nową strategię rozwoju turystyki z perspektywą na rok 2020. Jakże prorocze były to słowa, ale chyba nie mieli na myśli tego, że turystyka się zawali z powodu epidemii. Raczej mieli na myśli zupełnie coś innego, mianowicie to, że właśnie ten tradycyjny model będzie się bardzo szybko zmieniał, a turyści będą szukać autentyczności, będą szukać lokalnych, uwaga, doświadczeń. No i faktycznie te doświadczenia są coraz istotniejsze. Ja będę się oczywiście posługiwał przykładami z Poznania, natomiast to w żaden sposób nie są, to są najbliższe przykłady, z którymi pracuję i za które mogę ręczyć i z całym przekonaniem mówić. Takim przykładem realizacji jest Rogalowe Muzeum Poznania. Oczywiście Bartosz Małolepszy mówi o Bramie Poznania, też nasz bardzo silny partner. Ja pokazuję inny. Nie ma nic wdzięczniejszego niż jedzenie. Każdy turysta, nawet jeżeli nie jest turystą kulinarnym, przybywając do danego miejsca, musi coś zjeść i zwykle będzie szukał właśnie jakichś lokalnych specjałów. No dobrze, ale jak o tym doświadczeniu powiedzieć turystom? To jest pytanie, które zadaje sobie pewnie wielu z nas. Pracujemy w organizacjach turystycznych, w urzędach, w firmach, w branży turystycznej. Czy powinny to być foldery turystyczne? No cóż, dużo tutaj usłyszeliśmy o tym, że właśnie, że przecież online, że przecież content, że przecież media społecznościowe. Ale gdybym... Przepraszam, jakaś tutaj mucha mnie atakuje. Może Państwo ją słyszą do mikrofonu? Uciekła. W każdym razie cały czas okazuje się, tak powiem z praktyki, że wydajemy kilkaset tysięcy różnych broszur rocznie. Czy to są pieniądze zmarnowane? Dyskutowałbym. Ciągle nie ma destynacji, jak to się mówi, która by się zdecydowała na rezygnację z tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś nie wierzy, proponuję wykonanie prostego testu. Bierzemy w jedną rękę smartfon, a w drugą folder turystyczny i rzucamy oba na ziemię. Potem podnosimy i sprawdzamy, który dalej da się przeczytać. W każdym razie okazuje się, że mamy nasze portale turystyczne, inne tego typu narzędzia, ale no właśnie, turyści nie czytają, nie chcą tam zaglądać albo musimy angażować bardzo duże środki, aby to się wydarzyło. Możemy korzystać z szeregu nowatorskich narzędzi. Ja realizuję rocznie kilka, w najlepszych latach to było nawet ponad 100 podróży prasowych i studyjnych. Za chwilę o nich jeszcze opowiem. Poznańska lokalna organizacja turystyczna właśnie została współproducentem filmu fabularnego Tarapaty 2. Zresztą ekipa filmowa mieszkała w tym hotelu. Także tych doświadczeń, o których była mowa w poprzedniej prezentacji, też trochę mamy i da się. Także zapraszam też do rozmowy w kuluarach, jak najbardziej będzie mi miło z Państwem porozmawiać. No dobrze, ale mamy problem z dotarciem do tych naszych turystów.
I co? Możemy sięgnąć po media tradycyjne. Ceny już się pojawiły, więc ja tylko tak szybko przebiegnę właśnie, korzystając z już nieaktualnego zresztą cennika National Geographic. Kwoty porażające zawsze oczywiście do negocjacji. Myślę, że tak nie skłamię, jak powiem, że można na starcie podzielić przez dwa, tyle spokojnie można wynegocjować. Ale cały czas dla budżetu wielu samorządów szczególnie są to kwoty absolutnie nie do przeskoczenia. Czasem zyskujemy rozgłos medialny niespodziewany. Jeżeli Państwo pamiętacie 2009 rok, kiedy mieliśmy sprawę słonia geja w poznańskim zoo. Takie sytuacje też się zdarzają w tym kraju. I to zaistniał efekt kuli śniegowej. Jak widzicie, napisał o tym Reuters, napisały wszystkie agencje. Nie było to wzbudzane, reakcje ogólnie rzecz biorąc wizerunkowe mieszane. No ale nie jesteśmy na wojnie z mediami. Media są naszymi zdecydowanie partnerami, z którymi powinniśmy być jak najbardziej w kontakcie i to powinno się dziać. No ale mamy nowe media. Mamy te słynne blogi, blogerów i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na raport, co prawda już nie najświeższy, za co przepraszam, ale bardzo interesujący, no to mamy mały kłopot. Ludzie przestają oglądać tradycyjne media, przestają czytać, no i jak widzimy, przestają czytać blogi. No i co teraz? Ano wideo, czyli to hasło też już padło. Te tradycyjne blogi rozumiane jako forma bardziej pisana, ilustrowana statycznymi zdjęciami, są wypierane przez przekaz wideo. I to jest tło tego, z czym ja pracuję. Mamy też oczywiście ściganie się po tą najszerszą publiczność, czyli tak zwanych milenialsów, ludzi młodych, mówiąc najprościej, dla których, jak obwieścił Independent, instagramowalność, powiedzmy po polsku, jest najważniejszym kryterium wyboru miejsca na wyjazd wakacyjny. To jest na pierwszym miejscu instagramowalność, czyli możliwość zrobienia modnego miejsca, fotogenicznego miejsca i pokazania go w mediach społecznościowych. Ktoś chciałby zgadnąć, co jest na drugim miejscu? A propos turystyki doświadczeń? O, to jest ten, to krępująca cisza. No dobrze, to zdradzę ten sekret, że na drugim miejscu jest tani alkohol. W każdym razie na trzecim, jak widać, rozwój osobisty. Na czwartym, zwróćmy uwagę, experience, the local cuisine, czyli doświadczenie lokalnej kuchni i dopiero na piątym możliwości zwiedzania z piorunującym wynikiem 3,9%. Także to są wyzwania cały czas, przed którymi stoimy, nie mówiąc o tym, że mamy całą plejadę mediów społecznościowych, często nakrywających się. Proszę zajrzeć, wielu z Państwa, gdy zajrzy do swoich telefonów, odkryjecie, że macie tam i aplikacje YouTube'a, i Facebooka, i Messengera, i Instagram, i pewnie szereg innych, nie mówiąc już o nowych wynalazkach typu TikTok. Słyszeli Państwo o TikToku? Ostatnio upolityczniona sprawa. Rząd czy prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje zablokować tę chińską aplikację społecznościową. Cały czas 60% użytkowników TikToka pochodzi z Chin, jest poniżej 24 roku życia, natomiast wskazuje to narzędzie wiele trendów. No i znowuż, będąc w pozycji kogoś, kto pracuje przy ograniczonych zasobach finansowych i ludzkich, tak jak na przykład w lokalnych organizacjach turystycznych, no to czy jesteśmy w stanie się w tym odnaleźć? Przynajmniej musimy mieć świadomość. W Polsce wygląda to tak. Najpopularniejsze dwa kanały, czyli Facebook i Instagram. Jak widzicie Państwo, jest tutaj dość interesująca zmiana pokoleniowa w tych słupkach, w tych układach, czyli Instagram jest narzędziem młodszym. Natomiast jak wskazują raporty już publikowane, co się zmieniło w pandemii, tak zwani boomerci, czyli pokolenie starsze, mówiąc najprościej, zaczęło coraz żywiej korzystać z mediów społecznościowych. O tym też warto pamiętać. Natomiast co jest istotne? Publikacja na blogu wpływa istotnie na decyzje, w tym decyzje co do wyboru miejsca wakacji. Zachęcam Państwa, żeby zawsze sięgać do źródeł. Staram się tutaj skrupulatnie cytować. Nie mam czasu ich omawiać szczegółowo. Natomiast to są wskazówki właśnie dla nas, osób pracujących w tej branży. Natomiast czy wiemy, jak wygląda w ogóle zwiedzanie, planowanie wakacji w dzisiejszych czasach? No, wygląda mniej więcej tak, że zaczyna się planowanie na, powiedzmy, TripAdvisorze albo innym właśnie medium internetowym, coraz częściej społecznościowym, ponieważ coraz częściej wyszukiwarka Facebooka zastępuje wyszukiwarkę Google'a i tam szukamy konkretnych informacji. Dalej szukamy, to już jest nieaktualne,
To jest przykład tego, jak szybko się zmienia ten kosmos, czy ta plejada tych mediów społecznościowych. Foursquare'a już w zasadzie nie ma, pewnie wielu z Państwa nawet go nie pamięta. Dalej mamy kupowanie biletu, zaczynamy zwiedzanie. Zanim je zaczniemy, wrzucamy na Snapchata krótką relację. Jest to oczywiście pewien taki model upraszczający. Wrzucamy coś na Instagram. Tu dopiero zaczynamy się cieszyć i doświadczać tego miejsca. Po tym opisujemy to w szerszym statusie na Facebooku. Piszemy oczywiście recenzję, wiadomo, 1 na 10, bo było zasłonę albo coś takiego. I ostatnie zdjęcie. Także w tym wszystkim musimy się w jakiś sposób odnajdywać, czy nam się to podoba, czy nie. Miałem okazję ostatnio uczestniczyć w warsztatach, które gdzieś też zahaczało tę tematykę w zachodniopomorskim. I tam mnie zadziwiło, jak emocjonalnie osoby reagują na to, czy one mają korzystać z tego Instagrama, czy nie. Ja jestem zwolennikiem tego, że trzeba po prostu podejść do tego pragmatycznie. Trochę nie ma wyboru. To jest narzędzie, które mamy i go używamy. No i pytanie, co chcemy pokazywać turystom? Chcemy im pokazywać oczywiście nasze dziedzictwo. Chcemy pokazywać zabytki sakralne, świeckie, rozmaite. Tymczasem turyści przyjeżdżają i wybierają to. I twierdzą, że to jest super, że to jest autentyczne, że to jest nasze. A skąd to się bierze? A znowuż, sięgnijmy do tego, co badacze zagadnienia mają do powiedzenia. Obszerniejszy cytat, a jego streszczę. Autentyczne jest to, co turysta uzna za autentyczne. Tak mnie uczy moje doświadczenie tych blisko już 10 lat. Dotyczy ono również mediów społecznościowych. Zdarzały mi się z ciekawszych sytuacji, na przykład mając duńskiego dziennikarza, zresztą całkiem doświadczonego, tłumaczyć mu, że secesyjne kamienice to nie jest komunistyczna architektura. Stereotypy tkwią bardzo głęboko i objawiają się w bardzo niespodziewany sposób. No właśnie, dlatego musimy mieć historię do opowiedzenia. Wracam jeszcze raz do przykładu z Kopenhagi i chcąc współpracować z mediami, z blogerami, youtuberami, jakkolwiek ich nazwiemy, bo to już się można w tym pogubić, to warto mieć tą swoją historię najlepiej skodyfikowaną, natomiast przynajmniej mieć świadomość, co chcemy pokazać i do kogo trafić. Kopenhaga zrobiła to w takich 5 punktach, czyli wzornictwo i architektura, gastronomia, rozwój zrównoważony, kieszonkowe, bajkowe opowieści, tolerancja i różnorodność. Nie będę tego rozwijał, podaję to raczej jako inspirację i przykład. No i komu chcemy to pokazać? Dziennikarzom tradycyjnym, blogerom, youtuberom, czy może ekipie telewizyjnej? Wymaga to odpowiedniego planowania i tu przechodzę już do części mocno praktycznej. Jeszcze nie widzę kartki z tyłu, więc chyba jeszcze kilka minut mam, bo bardzo bym chciał podzielić się z Państwem po prostu doświadczeniami z tej pracy, jak to wygląda w naszym przypadku. Oczywiście ważna jest celowość, czy to jest pojedyncza wizyta, czy to jest kampania. Bardzo ważna, skrajnie ważna jest współpraca. Mamy system POT-ROT-LOT, czasami krytykowany, czasami chwalony, ale tworzący ramy współpracy. Czyli jeżeli mają Państwo lokalnych partnerów, współpracujecie z nimi, z branżą turystyczną, współpracujecie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, a my jako lokalna organizacja turystyczna też współpracujemy z Regionalną Organizacją Turystyczną i z Polską Organizacją Turystyczną, która poprzez tak zwane ZOPOT-y, czyli zagraniczne ośrodki, daje nam wyjście na świat. W zasadzie współpracujemy z każdym, z kim mamy szansę współpracować. Daje ta forma stowarzyszenia, którą mamy jako LOT, daje nam tę szansę, że mamy nieco większą elastyczność niż na przykład koledzy z urzędów miast. W każdym razie mamy kilka takich punktów, które nam budują tę podróż. A jakie kryteria, współpracując z blogerami, bo chyba o nich powiem najwięcej, stosują polskie miasta? Ano pojawił się taki artykuł, znowu zwracam uwagę na źródło. Nie ma pewnie czasu, żeby to szczegółowo omawiać. Mogą Państwo sobie przejrzeć tutaj na przeźroczu. A więcej informacji znajdzie się w tym artykule. Gorąco polecam do lektury, żeby przynajmniej wiedzieć, co jest brane pod uwagę. No i planowanie. Oczywiście mamy rok 2020, choć w ostatnich 2 miesiącach zrealizowaliśmy w Plocie jakieś 12 podróży studyjnych, ku mojemu własnemu zaskoczeniu, ale w najlepszych momentach wyglądało to tak. Czyli nawet pojedyncza podróż albo kampania tak naprawdę jest projektem, którym należy zarządzać. Musimy mieć do tego narzędzia, chociażby dokumenty Google'a, na których możemy się dzielić. Kalendarz Google'a, który Państwo tu widzą, który mamy w zespole dzielony między kilkoma użytkownikami i sobie planujemy. Trello, czyli zarządzanie projektami. O, Pan sprawdza, czy na live streamie jest to samo, czy może VOD cenzuruje. Ale chyba jest to samo. W każdym razie mamy cały ten etap planowania i teraz mamy pytanie.
Coraz mniej planujemy właśnie w ten sposób, jak Państwo tu widzą albo tu widzą, czyli na sztywno określamy godzinę. Coraz częściej chodzi o to, żeby dać inspirację. Tego oczekują zwłaszcza owi blogerzy, influencerzy, ale też sporo dziennikarzy. Oczekuję, że zainspirujemy ich do czegoś, ale niekoniecznie będziemy im ustawiać cały dzień. Najważniejszą częścią programu jest czas wolny. I tutaj Państwo gdzieś widzą, on jest tutaj gdzieś zaszyty w tych białych okienkach i on faktycznie tworzy jakość tej podróży. Widzę karteczkę, potwierdzam i lecę dalej. No więc właśnie, nie mam już czasu. Często ulegamy pokusie, aby pokazywać tym gościom, tym youtuberom, dziennikarzom tradycyjnym miejsca, które są niedostępne dla turystów. I to jest błąd, ponieważ taka podróż powinna być symulacją podróży zwykłego turysty. Ów youtuber, czy bloger, czy dziennikarz powinien opisać nasze miejsce tak jak w taki sposób, jaki może je zwiedzić każdy turysta. Chyba, że ma to czasem uzasadnienie. Na przykład to był hiszpański fotograf, któremu faktycznie zależało z powodów zawodowych na fotografowaniu zwierzy ratusza. Wtedy tak. Natomiast nie ulegamy tej pokusie. Nie chodzi o to, żeby dopieścić na wszystkich prądach takiego gościa. Specyfika kulturowa. Bardzo ważna. Teraz mamy oczywiście coraz więcej gości z Polski i na nich się skupiamy i z grubsza się rozumiemy kulturowo. Natomiast naszą tajną bronią, zdradzę Państwu tylko jako przykład, w przypadku gości z Chin, którzy często robią takie farm tripy tak zwane, czyli objazdówki po Polsce po kilku miastach, naszą tajną bronią jest to, że co robimy? Po tych kilku miastach w Polsce zabieramy ich do chińskiej restauracji. Przyjmują to z olbrzymią wdzięcznością, ponieważ już są nafaszerowani pierogami, kaczkami, pyzami, kluskami i wtedy mogą odpocząć. Mogą zjeść w taki sposób, jaki jest dla nich wygodny, znacznie łatwiej się rozmawia i buduje relacje. To jest tylko taki przykład. A skoro o relacjach mowa, no oczywiście one są tutaj najważniejsze. Tak wygląda budowanie relacji w praktyce. To nie jest jakieś umawianie się na sztywne spotkania, to nie jest jakieś pisanie maili, ale to jest właśnie tego typu sytuacje. I bardzo ważne jest wsparcie po takiej wizycie. I znowuż, jeżeli nie mamy jakiejś sztywnej umowy, bardzo takiej skomercjalizowanej, no to naszym zadaniem jest wsparcie takiego blogera czy dziennikarza. Zwykle pracują oni w mediach turystycznych. Ich zadaniem jest zachęcanie do podróży, także nie należy się bać tego, że zrobią nam tak zwany czarny PR. Ostatecznie chodzi o turystykę zrównoważoną. My zostajemy na miejscu z lokalną branżą turystyczną i to nią musimy chronić. Nasze unikalne miejsca, nasze dziedzictwo. Nie zawsze wszystko wszystkim musimy pokazywać. COVID zmienia wszystko. To jest przykład wirtualnego spaceru, który zrobiliśmy we współpracy z Bramą Poznania. Oczywiście tutaj media też nas mogą wspierać. Gorącym tematem staje się rzeczywistość wirtualna, szeroko rozumiana, szeroko, nie tak jak w filmach, koniecznie science fiction, natomiast cały czas szukamy nawet takiego wirtualnego zwiedzania i to jest kolejny trop, z którym Państwa zostawiam. A być może kończy się era tych tak zwanych influencerów, mówi się o liderach opinii, mówi się o kuratorach, cokolwiek to znaczy, cały czas ten świat ewoluuje i cała trudność w tym, żeby być na bieżąco. A może sami powinniśmy generować własne treści, czy jak to się mówi, content, i uwalniać go, chociażby korzystając z takich narzędzi jak licencje Creative Commons, czyli które dają dostęp do naszych treści swobodnie innym podmiotom. Plus, bądźmy kreatywni. Jak się okazuje, według ostatnich badań, choć one są niejednoznaczne, jeśli się wczytać w szczegóły, można na przykład wejść we współpracę z Wikipedią, edytować, szczególnie w przypadku mniejszych miast, mniej znanych destynacji. Proste dodanie zdjęcia do hasła na Wikipedii okazuje się, że ma szansę zwiększyć ruch turystyczny. To tyle takich moich praktycznych przemyśleń dotyczących właśnie doświadczeń w przekazywaniu doświadczeń, bo to właśnie dziennikarze, media, blogerzy przekazują nasze doświadczenia turystom. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś ma ochotę na kontakt, zapraszam do zeskanowania wizytówki albo pogadania ze mną po występie. Dziękuję za uwagę.